Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta to akwarium, ale takie akwarium posiadam. Przypomnę, akwarium 54 litry, zrobione na pewien konkurs, w którym tam zająłem nawet dość dobre miejsce. Słuchajcie, akwarium powoli się przekształca, powoli zarasta to akwarium. Zawsze tak robię pod koniec użytkowania tego akwarium, dlatego żeby po prostu mieć nowe rośliny w kolejnym, nowe rośliny z tego akwarium, które już ma się ku końcowi, które przeniosę rośliny do nowego projektu, a ten projekt już niebawem wystartuje na moim kanale. Zostańcie ze mną, po krótkim intro zapraszam na film, pokażę dokładniej, jak to akwarium teraz wygląda. Aquascaping TV, witam wszystkich w moim świecie akwarystyki naturalnej. Kochani, kiedy zaczynamy nowy projekt, kiedy zaczynamy nowe akwarium, wszystko powoli rośnie, zawsze dbamy o każdą jedną najmniejszą roślinkę, chuchamy, dmuchamy, zastanawiamy się nad nawożeniem, zastanawiamy się nad oświetleniem, zastanawiamy się nad ilością CO2, jeżeli takie posiadamy, i w końcu zaczynają rośliny rosnąć. I kiedyś, ostatnio jakiś czas temu na live'ie, pewien człowiek spytał mnie o nawożenie metodą Estimative Index. Troszkę na ten temat żeśmy na live'ie porozmawiali, ale powiem Wam tak, ta metoda przez wielu ludzi już jest uważana za przestarzałą, dlatego że po prostu w takim akwarium, tak mocno nawożonym, później z kolei mocno woda jest nawet do 50% spuszczana z tego akwarium, generalnie rzecz biorąc rośliny rosną bardzo dobrze, a niekiedy nawet za dobrze, i zaczyna się robić problem, bo po prostu roślin jest za dużo w akwarium. Jak zobaczycie właśnie na tym akwarium, kiedy roślin jest za dużo, robi się taki fajny klimacik oczywiście, gdzieniegdzie zaczyna brakować światła, ale w kolejnym akwarium postanowiłem, że będę dawał tych nawozów tyle, żeby po prostu tym roślinom na tych roślin wymagania wystarczało. Po prostu będę dawał w punkt, ile ma być każdego pierwiastka. Kolejna bardzo ważna rzecz. Nawożenie systemem Estimative Index jest po prostu mało ekonomiczne. Wlewasz duże ilości nawozu do akwarium, rośliny może nie mają się najgorzej, ale po jakimś czasie po prostu ten nawóz musisz wylewać i ponownie wlewać. No jak idzie się, że tak powiem w cudzysłowie, na jakichś solach, to jeszcze spoko, to jeszcze to idzie jakoś tam zrobić, ale jak na przykład masz już jakieś markowe nawozy, które dość sporo kosztują, no to już chyba lekka jest przesada. Dlatego postanowiłem używać takiej metody, która dostarcza nawozu tyle, ile potrzeba do akwarium. Troszkę to jest metoda bardziej taka mozolna, bo niekiedy jak tam ustawimy sobie ilości nawozów i to wszystko hula, jest ok, ale po jakimś czasie akwarium to jest jeden duży organizm biologiczny i niekiedy w tym organizmie zachodzą zmiany. Dlatego no niekiedy na początek przykładowo fosforu wystarcza tyle i tyle ppmów, a
pod koniec użytkowania tego akwarium, życia tego akwarium, już tego fosforu należy dawać o wiele mniej, albo wręcz odwrotnie. Zależy wszystko od tego, jakie podłoże użyjemy w akwarium i zależy też wszystko od tego, jak wcześniej to akwarium było nawożone. Też zależy od innych rzeczy, takich jak oświetlenie i takich jak na przykład gatunki roślin w akwarium. Dobra, tyle o roślinach i tyle o nawożeniu, przede wszystkim tym systemem Estimative Index, który według mnie już jest powoli taki trochę przestarzały. No nie wydaje mi się, żeby... Napiszcie jeszcze może, jak ktoś używa tego systemu nadal. Zobaczymy, czy wiele osób jeszcze bawi się właśnie w takie nadwyżki nawozów w swoich akwariach. Jeżeli chodzi o zwierzęta, które znajdują się w akwarium, oczywiście jest tu kilka naprawdę bardzo małe ilości neonka czerwonego, jest jeszcze modrok, jest jeszcze cudaczek chiński, oczywiście są otoski i jakiś czas temu wpuściłem do tego akwarium krewetki Red Sherry bodajże, tak się to nazywa. Nie jestem fachowcem w krewetkach, od razu się przyznaję. Ale po prostu zawsze lubiłem te krewetki po prostu i fajnie jak na przykład na jakichś zielonych takich listkach jest jakiś, tak jak w tym przypadku, czerwony akcent. Jak widzicie, cudaczek tutaj sobie biega. Bardzo fajna rybka, bardzo pracowita, cały czas gdzieś goni za glonami. Lubi też zjadać niezjedzone resztki pokarmu, które spadną na podłoże. Generalnie rzecz biorąc, to taki, można powiedzieć, kirysek połączony z otoskiem. Bardzo fajna rybka, wszystkim polecam. Zapomniałem jeszcze o jednym gatunku tutaj wspomnieć. Jest to właśnie teraz samica przepłynęła niedawno. Jest to proporczykowiec Scap Lopez. Mam tutaj chyba ze dwie pary tej ryby. No fajna ryba, która była zakupiona z zamysłem do akwarium troszkę większego. No ale zobaczymy, jak to będzie. Akwarium ma powstać w jakichś paru tygodniach. Zobaczymy, do miesiąca powinno to akwarium już większe stać u mnie w domu i właśnie te rybki tam sobie wpuścimy. Tutaj właśnie widać w pełnej okazałości krewetkę Red Sherry. Tak mi się to wydaje, że taka jest. Pod taką nazwą kupiłem. Jeszcze raz mówię, nie jestem fachowcem od krewetek. Jeżeli ktoś zna się lepiej na tym i po prostu potrafi zidentyfikować tą krewetkę czerwoną, to niech po prostu napisze w komentarzu. Bardzo chętnie w sumie dowiem się, jaka to krewetka, ale wydaje mi się, że to jest Red Sherry. No tak mi się wydaje. Tak jak mówiłem, no akwarium bardzo zarosło, a z tego powodu bardzo się cieszą krewetki. Wydaje mi się, że są tutaj szczęśliwe. Widziałem już maluszki. Znaczy, że się rozmnażają, a jak się rozmnażają, to chyba wszystko im pasuje w tym akwarium. Jeżeli chodzi o samo akwarium, jak widać, nie trudno zauważyć, że jest troszkę zapuszczone. Fajnie się prezentują krasnorosty na niektórych gałązkach. Jest troszkę glonu, ale takiego glonu, który, jakby to powiedzieć, nie jest aż taki upierdliwy i nie rośnie aż tak szybko. Generalnie rzecz biorąc, tego akwarium prawie w ogóle nie dotykam, nie czyszczę. Robienie akwarium na konkursy ma ten problem i ma ten minus, że ułożenie takiej aranżacji powoduje to,
że nie jesteśmy w stanie odmulać, czyścić podłoża. Generalnie rzecz biorąc, ja rzadko kiedy robię odmulanie podłoża, ale jak na przykład akwarium ma ponad rok, tak jak w tym przypadku to jest, no to już wypadałoby od czasu do czasu coś to podłoże tam przeczyścić, a w tym wypadku nie da się. Dlaczego? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc jest jedna wielka masa roślin plus plątanina korzeni, nawet żebym chciał, to nie da się tam po prostu włożyć jakiegoś wężyka, który by to jakoś tam w sensowny sposób odmulił. I jeżeli jest brudne podłoże, pojawiają się przeważnie krasnorosty. I to na tyle by było tego krótkiego update'u. W dzisiejszym odcinku to na tyle. Zapraszam już na kolejny odcinek, który już niebawem. Na razie, akwaryści. Cześć!